Witam ponownie na kanale TFT Federnight i dzisiaj zrobimy szybkie omówienie patcha 9.15. Zobaczmy, co tutaj się pozmieniało. Progi premii za serię zwycięstw porażek z 2.58 zmienia na 2.47, co to znaczy, będzie się opłacało bardziej utrzymywać win streaka od początku gry, czyli wbijanie większego poziomu, dodawanie lepszych postaci, żeby utrzymać tego win streaka. Możliwe, że nawet zamiast interestu. Progi ulepszeń klas, rewolwerowców 6, osiłków 6, zmiennokształtnych 6, mistrz miecza 9. Mistrz miecza 9 da się teraz uzbierać, reszty nie da się uzbierać. Myślę, że to jest po prostu po to, że będą wchodzić nowe postacie i już przeszykowali progi na te postacie. Obrażenia zadawane graczom. Pozmniejszone obrażenia zostały od wszystkich innych bohaterów, zależnie od kategorii, poziomu oraz pająki i golemy też zadają mniej obrażenia, czyli po prostu gierki będą troszkę dłuższe i będzie można lepiej dojść do late game'u, a nie być zdominowanym od samego początku. Karuzela, liczba dostępnych jednostek zmieniona na 9. Myślę, że to się troszkę wyrównuje z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli z utrzymywaniem win streaku. Jeżeli ktoś utrzymuje dobrego win streaka na początku, to będzie miał po prostu mniejszy wybór itemów albo postaci na karuzeli. Osłabiliśmy zabójcę w patchu 9.14 i tutaj chcą ich troszkę polepszyć. Zabójcy skaczą wcześniej i szybciej, to jest ok. Bohaterowie nie będący zabójcami poruszają się wolniej na początku walki. Ok, zabójców można obrać za cel wcześniej. To myślę, że jest troszkę nerw dla zabójców. Obrażenia od ataku Evelyn polepszone znowu, umiejętność polepszona. Liczba celów umiejętności Katariny polepszona. Rengar, lekki buffik. Rengar, znowu lekki buffik. Myślę, że Rengar pod Wildów może być teraz troszkę grany, bo dostał on bardzo dużo buffów. Jeżeli uzbieramy 3 Voidów oraz 3 Wildów, to będziemy mieć Brawlerów, Wildów oraz Asasynów. Myślę, że to będzie całkiem spoko kompozycja. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Demony, oczywisty nerf. 60% na trzecim. 85% to było stanowczo za dużo. Obrażenia umiejętności Varusa zmniejszone, Atroxa zmniejszone, zdrowie zmniejszone, Morgana obrażenia zmniejszone i to bardzo. Czyli demony dostały generalnego nerfa. 3 główne kary w demonach dostały gigantycznego nerfa. Nie wiem, czy one nadal będą grane. Możliwe, że tak, na drugich poziomach ten damage dalej jest ok. Z itemkami raczej będą się dobrze komponować, ale jest to myślę, że potrzebny nerf, bo były one ciut za dobre i były grane praktycznie w każdym meczu. Smog, tutaj myślę, że jak najbardziej słuszny nerf, 83%, czyli będzie dawać tyle samo resista co Dragon's Claw, a nie 100%. Pancerz zszywany, zwiększone, zdrowie Aureliona zwiększone, obrażenia zwiększone na późniejszych poziomach, to jest spoko. Myślę, że to się mniej więcej wyrównuje. Mistrz żywiołów, obrażenia Lisandry i Branda troszkę zwiększone, żeby się wyrównać z tym, że znerfili Daisy. Czy to jest nerf, czy buff, ciężko powiedzieć. Myślę, że mniej więcej się to wyrównuje. Strażnicy. Tutaj są potężne zmiany. Myślę, że strażnicy to będzie nowa meta. Powinny one być grane w każdym team kompie. Pancerz Brauma zmieniony z 25 na 75, pancerz Lony z 55 na 100 oraz Guardiany dają 10 punktów pancerza więcej. To są gigantyczne buffy. Myślę, że Thornmaile na Braumie będą niesamowicie mocne, szczególnie jak ktoś gra Rangerów albo kompo pod Ravena. Rycerz. Tutaj też są bardzo fajne zmiany. Rycerze zamiast blokować 20, 40, 80, to blokują 15, 30, ale każdy w drużynie blokuje te obrażenia. Pancerze w różnych postaciach, które są rycerzami, też są pozmieniane. Kayle lekko znerfiona, ale pancerz jest większy. Knighty to jest bardzo fajny opening teraz. Można zagrać knightów z czymkolwiek w sumie na początku i będzie nam to dawało bardzo wiele, bo 15 armora dla takiego Luciana czy Wayne to jest bardzo dużo i pomaga nam w early utrzymać win streaka, tak jak mówiłem wcześniej. Ninja troszeczkę zmienione, dostałem nie tylko 40% od ataku, ale też 40 punktów. Dostałem 40 punktów i 40 mocy umiejętności, czyli zadbije troszkę więcej ze swojego shurikena. To jest bardzo przydatne, jeżeli mamy go na poziomie drugim na początku, ale nie chcemy grać asasynów, to możemy go zostawić, żeby on po prostu tam troszkę więcej damage'u zagrał, jak my mamy knightów. Prędkość ataku, tutaj nie ma większych zmian oprócz Kennena. Kennen dostał gigantycznego nerfa z 400 na 225. Teraz bije tylko 50 punktów więcej na drugim niż bił kiedyś na pierwszym. To są gigantyczne nerfy, łącząc je teraz z knightami. Myślę, że Kennen będzie blisko bezużytecznego.
Szlachcic troszkę się wyrównało, kiedyś dawał tylko pancerz, teraz będzie dawał i pancerz, i odporność na magię, czyli szlachcice są o wiele lepsze. Dzisiaj sobie grałem już pierwszą gierkę po 6 szlachciców i 6 i 2 strażników. No bardzo mocna kompozycja, mają niesamowicie dużo pancerza, magic resistów i damage też nie jest najgorszy. Obrażenie umiejętności Garena troszeczkę znerfione na pierwszym poziomie, ale na drugim zostały one nieruszone, na trzecim lekki buff. I Garen będzie w końcu się ruszał, jak zabije postać i nie będzie się już kręcił w miejscu. To jest fajnie naprawiony bug, za często się to trafiało. Pirat 1.6 na 1.75, bardzo fajny buffik. Piraci troszkę za mało byli grani, a ten buffik pomaga Gunslingerom być troszkę lepiej rozpędzonym na początku i nie będą tracić oni tak dużo HP. W połączeniu z wcześniejszym nerfem do zadawanych obrażeń, myślę, że piraci będą mogli być teraz o wiele częściej grani. Mieszkańc pustki, tu są gigantyczne zmiany, tak samo zamiast ignorować 50% pancerza, to mieszkańcy pustki po prostu będą zadawać obrażenia nieuchronne, czyli true damage, i Kha'Zix carry teraz ma faktycznie jakieś znaczenie. Grałem sobie też jedną gierkę, gdzie gościu miał trzeci poziom Kha'Zixa z Infinity Edge'em i był niesamowicie silny pod obrażenia nieuchronne. Jeżeli siadał mu krytyk, to one-shotował w sumie wszystkich z moich drużyny i nie można było się przed tym bronić. Miałem Brauma na levelu trzecim Stormailem i nic on nie robił. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Tutaj jakieś buffy generalne do Voidów. Cho'Gath też może być grany pod carry. Myślę, że dostał on lekkiego buffa tutaj, ale podrzucenie troszkę nerw. Tak więc myślę, że jakoś się to wyrównuje i mieszkańców pustki będzie można sobie grać Yordle. Po prostu przenieśli 5% na 6 na 5% na 3, czyli będzie bardziej się opłacało grać 3 Yordli niż zawsze szukać 6. Inni bohaterowie, mana Blitzcranga troszkę zmniejszona, to jest fajne, bo przeważnie grało się go pod jedną łapę, ciężko było zrobić drugą rękę, bo dużo tych punktów many potrzebował. Obrażenia od ataku Ashi powiększone, Kindred powiększone, Morgany, czas zwiększony. No tutaj kolejny nerf w połączeniu z tymi obrażeniami wcześniej, obrażenia Yasuo zwiększone, czy potrzebne, nie wiem. Karthus znowu na buffie. I Karthus na większym buffie. Przedmioty Ionic Spark został znerfiony bardzo słusznie. Naszyjnik Solaris będzie teraz tylko na 4 sekundy, ale dawał troszkę więcej, to jest ok. Czas uciszenia na haszu zmniejszony z 5 na 3. Kosa statyka 10% nerfa. I tutaj jeszcze jakieś błędy oraz wizualne wykończenia. To w sumie tyle na te patch notes. Przygotowałem sobie też jedną kompozycję, którą mogę Wam polecić w tym patchu, którą już stosowałem wcześniej. I jest to kompozycja pod strażników, nobli, strażników, czyli guardianów, knightów, rangerów, fantomów oraz nobli. Mamy też dwóch glaciali i demona, jeżeli na kimś wrzucimy. To jest Leona i Braum na frontlane z tymi buffami, które dostali, czyli Braum dostał 50 armora, Leona 45 armora oraz strażnicy dostali buffa. Myślę, że to jest bardzo mocny frontlane. Mordekaiser tu jest tylko pod Fantoma, możemy go wymienić na Karthusa, jeżeli nam się trafi taka okazja. Wayne, Ashi, Varus oraz Kindred to są nasze carry i itemki chcemy pakować na Ashi, czyli dwa static shivy. No, wyrzuciłem ją sobie. Dwa static shivy oraz Spear of Sojin. Na Varusa podobnie możemy ładować static shivy. Możemy też ładować na Wayne, Kindred, to jest bez różnicy. Najlepiej jest na Ashi jednak ładować te static shivy. Ona zrobi najwięcej użytku z tej many na swoim skillu. No i Kayle do wypełnienia kompozycji, czyli do dodania trzeciego nobla, do dodania drugiego knighta. Bardzo fajnie uzupełnia tą kompozycję. To jest kompozycja, którą ja polecam na ten patch. To by było wszystko z tych patch notesów. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i widzimy się w następnym odcinku.